Kajakarze uwielbiają spływy w grudniu. Taki wniosek można wysnuć po frekwencji, jaką co roku cieszą się zawody organizowane na Rybnickim Zalewie przez Klub Neptun. W tym roku jednak po raz pierwszy w historii impreza została odwołana. Jednak powodem nie był ani mróz, ani intensywne opady deszczu czy śniegu, tylko bardzo silny wiatr. Już po raz 27 na początku grudnia do Rybnika zjechali wielbiciele pływania na kajakach w ekstremalnych zimowych warunkach. W tym roku jednak pogoda spłatała im wyjątkowego figla. Zdarzały się tu już mrozy, minus 18, temperatury plus 12, mgła, no dzisiaj jest wiatr. Niemniej uczestników mamy ponad setkę, jeszcze nie wiem, bo się weryfikują w tej chwili. I twardzi ludzie oczywiście. Jednak nawet tak twardzi przyznawali, że spływ w samym środku szalejącego orkanu Ksawery to zadanie wyjątkowo trudne. Będzie ciężko, damy radę. Kolega z tyłu mi pomoże. Mimo to wszyscy przekonywali, że nawet przy temperaturze bliskiej zeru i z wiejącym niemiłosiernie wiatrem, spływ kajakowy to sama przyjemność. Sama woda, kontakt z naturą, znakomita sprawa. Tam, gdzie żaglówki nie dojdą, my dojdziemy kajaczkami. Ja myślę, że jest niewielu takich zapaleńców, którzy o tej porze w ogóle cokolwiek robią na wodzie. A myślę, że w tym szaleństwie też jest jakaś metoda na spędzenie i wolnego czasu. Spędzenia czasu z ludźmi, którzy idą w tym samym kierunku, mają ten sam zapał do pływania kajakami. Na rybnicki spływ zawitali również goście z odległej Bydgoszczy. Panowie swój udział w zawodach zadedykowali wyjątkowej młodej osobie. No chcemy się pościgać trochę, popłynąć, a przy okazji promujemy, wspieramy małego Maćka, który walczy z ciężką chorobą, świętego Filipa. No nic, chcemy pomóc. Panowie zdawali sobie jednocześnie sprawę, że kajaki przy takim wietrze nie będą zbyt stabilne. Bo ja się martwię o sam koniec, tam za 5 kilometrach bardzo wieje, są bardzo wysokie fale i tam mogłoby być parę wywrotek, więc mam nadzieję, że organizator postawi gdzieś łódkę, którą będziemy po prostu mogli zawracać. No i stało się. Jeszcze przed oficjalnym startem zawodów kilkoro zawodników wylądowało w zimnej wodzie. Ostatecznie zdecydowano się imprezę w tym roku odwołać, po raz pierwszy ze względu na niesprzyjającą pogodę, a ci najwytrwalsi popływali jedynie na rzece Ruda.